dzisiejszym filmie zobaczymy. Lawina komentarzy po decyzji PKW. Opozycja wściekła. Ukraina straciła pierwszy F-16. Zginął też wyszkolony w USA pilot. Morawiecki ocenia pierwszy budżet Tuska. Mówi o rekordach. Nie zapomnimy tego Polsce. Mocne słowa Niemiec. Białoruś zestrzeliła rosyjskiego drona. Pierwszy taki przypadek. Krytyka aktywistów w Niemczech. Doszło do nieszczęścia. Zapraszam do oglądania. Lawina komentarzy po decyzji PKW. Opozycja wściekła. Szef PKW Sylwester Marciniak poinformował, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie finansowe Komitetu PiS z zeszłorocznych wyborów parlamentarnych. Realizujesz kampanię wyborczą na sterydach. Doładowujesz partyjną kasę publicznymi pieniędzmi. Wykorzystujesz państwo do sponsoringu politycznego. To wszystko oznacza, że działasz nielegalnie, napisał wicepremier Krzysztof Gawkowski. Po komunikacie o podjętej decyzji w sieci rozpętała się burza. Gawkowski dodał, że w normalnych warunkach dotacja dla tego komitetu wyborczego wynosiłaby ponad 38 milionów złotych, ale na skutek stwierdzonych naruszeń będzie pomniejszona o 10 milionów. PiS-u nikt dziś nie ukarał. PiS ukarał się sam. Kampanię zrobił na sterydach, a dziś za te sterydy wystawiono mu po prostu rachunek. Partię finansujemy w Polsce za publiczne pieniądze. Publiczna kontrola nad uczciwością wydatków na kampanię nie jest żadną zemstą. Jest tym, czym walka z dopingiem jest w sporcie. Podsumował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Do sprawy odnieśli się także politycy opozycji. Były premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja wpisuje się w rozgrywkę polityczną obecnej władzy, której celem jest zemsta i marginalizacja opozycji. Chodzi rzecz jasna o przyszłoroczne wybory prezydenckie. Obecna władza chce nas osłabić, bo obawia się przegranej. Przecież wszyscy pamiętają, że w 2023 roku Platforma Obywatelska wcale nie wygrała wyborów. Przegrała je o ponad milion głosów. Skomentował były premier Mateusz Morawiecki. Skutki decyzji komisji wydają się poważniejsze, bo partia PiS będzie pozbawiona dotacji aż przez 3 lata, o ile nie zaskarży uchwały i nie udowodni racji. Do sprawy odniosła się była premier Beata Szydło. PKW swoją obudowaną medialnymi przeciekami decyzją pokazała, że wpisuje się w działania kliki Tuska, mające na celu całkowite zawłaszczenie polskiego państwa. Nie wątpię jednak, że skutek odebrania funduszy PiS będzie odwrotny od zamierzonego. Działanie PKW tylko zobrazowało Polakom, że wobec opozycji są wdrażane sposoby działania rodem z autorytaryzmów. Przekazała, dodając, że celem władzy jest zniszczenie opozycji. Pieniądze nie są wszystkim, czego potrzeba do działania. Najważniejsze są determinacja, odwaga, poświęcenie dla słusznej sprawy. Zwolennicy prawicy oczekują od nas walki o demokratyczną i wolną Polskę. Skomentowała Szydło, wzywając Polaków do walki o demokrację. Do burzliwej dyskusji dołączył premier Donald Tusk. PiS poznaje prawdziwe znaczenie słów Prawo i Sprawiedliwość. Skomentował krótko. Teraz prokuratura, sądy i więzienia. Złodziejstwo musi zostać ukarane. Dodał z kolei europoseł Dariusz Joński. Z kolei Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski twierdzi, że decyzja członków PKW zostanie zapamiętana jak próba odebrania wolności działania opozycji w Polsce. Pogwałcenie wszystkich standardów demokratycznego państwa prawa to paradoksalnie przyniesie odwrotny efekt, stwierdził Ozdoba. Według niego mobilizacja elektoratu w połączeniu z rozczarowaniem wobec rządzących oznacza ciężki poranek po wyborach. Ukraina straciła pierwszy F-16. Zginął też wyszkolony w USA pilot. W czwartek The Wall Street Journal ogłosił, że przekazana przez Zachód maszyna rozbiła się 3 dni wcześniej, podczas wykonywania zadań bojowych. Zginął Oleksij Mes, pilot MiG-29 i zarazem jeden z pierwszych ukraińskich pilotów, który wyszkolił się na samolotach F-16. Na ten moment nie ma dokładnych informacji co do szczegółów zdarzenia. Reuters, powołując się na amerykańskich blogerów, podał, że najwyraźniej nie było to spowodowane ostrzałem wroga, a wynikiem błędu pilota. W tym samym czasie na terytorium Ukrainy miały miejsce intensywne ataki bezzałogowców i rakiet.
Komentatorzy przyznają, że gdyby zestrzelenia dokonała Rosja, to jej propaganda natychmiast by taką informację podchwyciła i rozprzestrzeniała. Pojawiły się też przypuszczenia, że pilot mógł zginąć podczas misji zestrzeliwania dronów. Ukraina otrzymała pierwsze F-16 od Holandii na początku sierpnia. W czwartek Holandia dała zielone światło na użycie holenderskich F-16 w Rosji. Jest jednak jeden warunek. Nie nałożyliśmy żadnych ograniczeń na użycie i zasięg F-16. Ukraina może korzystać z dostarczanych przez nas zasobów według własnego uznania, pod warunkiem, że będzie przestrzegać humanitarnego prawa wojennego. Oświadczył głównodowodzący holenderskiej armii i przypomniał, że Amerykanie częściowo się z tym zgadzają. W ostatnim czasie wychodzą kolejne fakty dotyczące szczegółów samego transferu. Okazuje się, że przekazane przez Danię i Holandię samoloty zyskały rozszerzone zdolności walki elektronicznej, co w praktyce może oznaczać wprowadzenie nowych danych o zagrożeniach z baz informacji USA i skuteczniejsze wykorzystywanie tych środków walki. Przekazanie łącznie około 80 myśliwców zapowiedziały Belgia, Dania, Holandia i Norwegia. Morawiecki ocenia pierwszy budżet Tuska. Mówi o rekordach. W środę rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Zakłada on między innymi rekordowy deficyt, który nominalnie będzie sięgał niemal 300 miliardów złotych. Dochody budżetu państwa wyniosą z kolei nieco ponad 632 miliardy złotych. Tymczasem dochody z VAT mają wzrosnąć o 50 miliardów. 187 miliardów ma zostać przeznaczone na zbrojenia. To 4,7% PKB. A 222 miliardy na zdrowie. Ekonomiści ING Banku Śląskiego twierdzą, że reakcja rynków finansowych na informacje o kształcie przyjętego projektu przyszłorocznego budżetu, w tym na dane o potrzebach pożyczkowych, powinna być umiarkowanie negatywna. To, że Polska będzie miała wysokie potrzeby pożyczkowe w kolejnych latach, wiedzieliśmy od dawna, a inwestorzy zagraniczni trzymali się z dala od polskiego rynku. Czytamy w komentarzu ING Banku Śląskiego. Poziom potrzeb pożyczkowych budżetu na 2025 rok to ponad 366 miliardów złotych, a koszt obsługi zadłużenia 75 miliardów. To znaczący wzrost, ale mogło być wyżej. To budżet trudnych wyborów. Rząd musi realizować strategiczne potrzeby obronne, obietnice wyborcze i jednocześnie dostosować się do rekomendacji Komisji Europejskiej, która będzie wymagała zmniejszenia deficytu. I budżet na 2025 rok jest wypadkową tych wszystkich czynników, ocenili ekonomiści. Projekt negatywnie ocenił były premier Mateusz Morawiecki, używając określenia budżet trzech rekordów – deficytu, długu i niespełniania obietnic wyborczych. Zabrakło rządów PiS i znów finanse publiczne popadają w kryzys. Miało być ograniczenie rozbujanych wydatków, a jest 289 miliardów deficytu, czyli rekord rekordów. To wielki deficyt względem PKB, bo osiąga co najmniej 5,5%. Pomijając covidowy rok 2020, to najwyższy deficyt sektora finansów publicznych od pierwszego Tuska, czyli od 2010 roku, napisał Morawiecki. Tymczasem ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka ocenił, że założenia nowego budżetu są dość mocno optymistyczne, ale same założenia makroekonomiczne realne. Rząd PiS wykorzystywał pandemię do uzasadnienia wydatków. Wydatków, które w czasach kryzysu ciężko było kwestionować. To samo zaczyna dziać się z obronnością, której wydatki rosną bardzo szybko i ciężko powiedzieć, że są to wydatki transparentne, twierdzi Mariusz Zielonka. Deficyt powyżej limitu 3% PKB ma obecnie 11 krajów Unii Europejskiej, w tym Francja, Włochy, Austria czy Finlandia. Będziemy więc w sporym gronie. A rząd chce, by przede wszystkim redukować wskaźnik przez rosnące PKB. Im lepszy wzrost gospodarczy, tym niższy wskaźnik długu do PKB. Polski wzrost gospodarczy po niemal recesji w zeszłym roku ma wrócić na ścieżkę wzrostu i przekroczyć 3%. Nie zapomnimy tego Polsce. Mocne słowa Niemiec. Niemieccy dziennikarze twierdzą, że ustalili szokujące fakty, które bezpośrednio oczerniają Polskę. Według ich śledztw Ukrainiec podejrzany o zniszczenie Nord Stream miał zostać uprzedzony przez polskie służby o grożącym mu areszcie. Dziennikarskie śledztwo mieli przeprowadzić reporterzy z Der Spiegel, ZDF i duńskiego radia.
Wołodymyr Esz, podejrzany o wysadzenie gazociągu, miał wyjechać z Polski do Ukrainy samochodem z dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi. Nie zapomnimy tego Polsce, piszą, powołując się na źródła w niemieckich służbach. Zespół reporterów ustalił, że mężczyzna tuż przed wydaniem nakazu aresztowania przebywał nawet w Berlinie na wakacjach, skąd niepokojony wrócił do domu w Pruszkowie. Dziennikarze ustalili to wszystko na podstawie danych logowania telefonu jego samego i rodziny, z którą podróżował. Dodają, że w tym czasie mężczyzna przebywał już w Polsce, w związku z czym nakaz przesłano polskiej prokuraturze. Twierdzą też, że mimo obietnic strona polska nic nie zrobiła w tej sprawie. Miało to być poruszone także podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, kiedy to Berlin miał usłyszeć, że Polska nie ma zamiaru w tym uczestniczyć. Ponadto zespół dziennikarzy twierdzi, że stanowisko Warszawy bardzo rozwścieczyło niemieckie władze, które miały zapewnić, że niemiecki naród nie zapomni tego Polsce. W światowych mediach od dłuższego czasu krąży wiele nieoficjalnych, czasem sensacyjnych doniesień na temat ustaleń śledztwa w sprawie sabotażu z 2022 roku. W Niemczech część obywateli ma być mocno oburzona wysadzeniem gazociągu i uważa to za akt terroryzmu oraz poważną szkodę dla niemieckich interesów. Inni z kolei postrzegają to z satysfakcją, jako akt nieodwracalnej emancypacji od rosyjskiego gazu. Opisywane przez media tropy prowadzą donikąd. W Polsce praktycznie wszyscy cieszyli się z sabotażu, pisze w Berliner Zeitung Klaus Bachmann. Dodaje, że gdy w dzienniku The Wall Street Journal pojawiły się niedawno sugestie, jakoby Polska pozwoliła wymknąć się poszukiwanemu nakazem aresztowania obywatelowi Ukrainy, w Warszawie puściły nerwy, a premier Donald Tusk oświadczył, że Niemcy powinni zrobić dziś tylko jedno – przeprosić i siedzieć cicho. Białoruś zestrzeliła rosyjskiego drona. Pierwszy taki przypadek. Jak podaje białoruski Hajun, myśliwiec białoruskich sił powietrznych ścigał drona typu Szachet przez około 20 minut, po tym jak bezzałogowiec wdarł się w nocy w przestrzeń powietrzną kraju. Wczesnym świtem w obwodzie homelskim słychać było co najmniej dwie eksplozje, a na niebie pojawił się błysk. Więcej szczegółów podały białoruskie media. Serwis LifeUAMap Map przekazał, że kamikadze został zestrzelony i spadł na niezaludnione obszary. Według mediów to najpewniej pierwszy znany przypadek użycia przez białoruską armię samolotu bojowego do zniszczenia bezzałogowca. Po raz pierwszy białoruskie lotnictwo zostało użyte do zestrzelenia rosyjskiego drona kamikadze. Doszło do tego w obwodzie homelskim, tuż przy granicy z Ukrainą, przekazał kanał białoruski Hajun. Do zdarzenia doszło w czwartek, w trakcie zakrojonego na szeroką skalę rosyjskiego ataku dronów na Ukrainę. To tam najpierw znajdował się bezzałogowiec, który następnie zawrócił w kierunku Białorusi. Ostatniej nocy Ukraińcy zniszczyli 60 z 74 maszyn i dwie z trzech rosyjskich rakiet. Szef administracji wojskowej Kijowa Serhii Popko przekazał, że co najmniej 10 dronów Szachet zestrzelono nad stolicą. Do odparcia rosyjskiego ataku zaangażowano lotnictwo, jednostki przeciwlotnicze, walki elektronicznej i mobilne grupy ogniowe ukraińskich sił powietrznych i obronnych. Przypomnijmy, że na początku tygodnia podobna sytuacja z dronem miała miejsce w Polsce. W wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę najprawdopodobniej jeden z Szachadów wleciał w polską przestrzeń. Nie został jednak zestrzelony, a szczątków nadal nie odnaleziono. W niedzielę ukraińskie MSZ poinformowało, że Białoruś koncentruje w pobliżu granicy z Ukrainą znaczne ilości personelu i sprzętu wojskowego. Resort przestrzegł Mińsk przed popełnieniem błędu pod naciskiem Kremla. Nie było i nie będzie żadnych rozkazów, aby wejść poza granice naszego kraju. Będziemy walczyć tylko wtedy, gdy przyjdą do nas ze złymi intencjami. To wszystko, powiedział w czwartek Aleksander Łukaszenka, odnosząc się do twierdzeń o możliwości wkroczenia wojsk białoruskich na Ukrainę. Grupa monitorująca aktywność wojsk białoruski Hajun poinformowała, że obecność białoruskich żołnierzy przy granicy z Ukrainą nie stwarza żadnego zagrożenia. Według białoruskiego kanału w pobliżu Homla było 1100 osób personelu wojskowego. Krytyka aktywistów w Niemczech. Doszło do nieszczęścia. Protest klimatyczny na autostradzie w Niemczech miał trwać 30 minut. W jego trakcie 6 aktywistów opuściło się na linach z mostu, wywieszając informacyjne plakaty. W pewnym momencie doszło do groźnego wypadku. Na końcu korka powstałego przez blokadę zderzyły się 3 pojazdy, a kilka osób zostało rannych. Z tego powodu policja musiała ponownie zamknąć autostradę.
Do wypadku doszło, gdy 70-letnia kobieta nie zauważyła zatoru i najechała na BMW. Auto sprawczyni dechowało i uderzyło w kolejny pojazd. Łączne straty materialne oszacowano na około 50 tysięcy euro. Aktywiści złożyli wcześniej wniosek o zgodę na akcję protestacyjną, by zwrócić uwagę na konieczność zmian w transporcie. Początkowo władze odmówiły, co skłoniło działaczy do wniesienia sprawy do sądu. Ten przychylił się do wniosku protestujących pod warunkiem, że autostrada zostanie zamknięta. Naszym zadaniem jest tutaj z udziałem kilku jednostek zamknąć autostradę i umożliwić realizację prawa do wolności zgromadzeń, powiedział Helge Kassen z policji. Decyzja sądu spotkała się z ostrą krytyką ze strony niemieckiego Związku Zawodowego Policji w Bremie. Sztucznie wywołany korek na autostradzie nawet przy obowiązującym tam ograniczeniu prędkości zawsze niesie ze sobą wysokie ryzyko, stwierdził przewodniczący związku Bernard Sojka. Jak zaznaczył, policja niemal codziennie ma do czynienia z wypadkami na końcu korków, które często kończą się tragicznie. Z tego powodu uważam za absolutnie lekkomyślne, by prawo do zgromadzeń stawiać wyżej niż bezpieczeństwo i życie innych, podkreślił Sojka. Ostrzegł również przed powtarzaniem takich akcji, które mogą doprowadzić do kolejnych wypadków i stwarzać zagrożenie nie tylko dla podróżnych, ale i dla policji zabezpieczającej miejsce zdarzenia. Jego zdaniem takie protesty powinny odbywać się w miastach z dala od ruchliwych autostrad. Organizatorzy protestu poinformowali, że akcja miała związek z trwającym postępowaniem sądowym, dotyczącym podobnej akcji na A27 podczas konferencji ministrów transportu w 2021 roku. Wyrok w tej sprawie ma zostać wydany przez sąd rejonowy w Achim. W obliczu nadchodzącej rozprawy sądowej chcemy pokazać, że takie akcje są konieczne i uzasadnione. Mniej samochodów oznacza mniej hałasu, lepszą jakość powietrza i więcej przestrzeni dla ludzi. Takimi akcjami walczymy o świat, w którym życie jest więcej warte niż wzrost gospodarczy, szybkość i zysk, dodano w komunikacie protestujących.